Cześć, witajcie. Cześć, obiecywaliśmy case study, czyli studium przypadku, a przy okazji zajmiemy się teraz dla odmiany segmentem do 2000. I tu będzie to właśnie nie na zasadzie takiego pogaduchy jak poprzednio, co nam się wydaje, że telefon powinien mieć, tylko po prostu mamy przykład. Dla konkretnej osoby napisała do nas Ania, która szuka telefonu dla swojego chłopaka i ma do wydania do 2000 Dobra, ja może złotych. Przeczytam, bo to wiesz, będzie tam. Mam problem, a droga redakcja to kurde kto, co? Co to w ogóle jest? No. Droga redakcjo, no. Wielce szanowna. Tak jest. Widzisz, od razu, kurczę, bym się inaczej to zrobił. No to nie, od razu tak, wiesz. Mam problem. Rozszerzała no ja postawa, mam problem i ja jestem w grobce. No, no, dobra. Ale tam, no. Jak to się mówi, jaja na boczku, czyli żarty na bok. Mam problem i jestem w kropce. Chcę kupić chłopakowi na urodziny jakiś fajny smartfon, tylko że tyle tego jest w sklepie. Nie, no fajnie, kurczę, na urodziny smartfon od dziewczyny. I to taki do 2000, ale to dojdziemy. Tyle tego, że można dostać u czopląsu. No zgadza się. Ja się nie znam na tyle, żeby wybrać coś sensownego, z czego chłopak będzie zadowolony. I teraz dobra. No to tam wstęp. Sratatata. Wiem, że używa dużo do przeglądania internetu, Facebooka i Instagrama. No dobra, czyli coś już wiemy, tak? Czasem trochę gra w Minecrafta, no to powiedzmy, nie, że nie gra. To nie jest, tak? I nie lubi, jak mu się laguje. No to, to okej, okay, to słucha dużo muzyki, przesyła Bluetoothem do głośnika. No to już wiemy, że Bluetooth musi być, tak? Będzie, oczywista rzecz. No wiesz. Czasem też robi jakieś zdjęcia na Insta i filmiki. Czasem, czyli to nie jest jakieś główna... Nie jest hardkorem, ale w miarę, żeby ten aparat był... Żeby coś było. Chciałem, żeby nie był super delikatnym sprzętem, bo może się szybko rozlecieć w jego rękach, ale te wzmacniane się nie podobają. Czyli pancerniak odpada. A, korzysta też z płatności zbliżeniowej. Musi być NFC. Tak, co możecie poradzić? Chciałem się zmieścić w 2000. No to fajnie, dobra, czyli mamy... To zaczynamy. Wchodzimy sobie na stronę wybierztelefon.pl i wybieramy. No. Powiedziała, że do 2000, no, więc ja bym tu do ograniczył. 2000, tak? Ja bym ograniczył się tutaj od 1000 do 2000, bo no tak, te bo budżetowce to odrzucamy. Tu chłopak ma pewne wymagania jednak, więc zostawmy to. Wybraliśmy przedział cenowy. Teraz tak, przegląda internet, Facebooka, Instagram. No co czy prawda ekran, nie podała, czy to ma być telefon duży, czy mały, kurczę. No nie, ale załóżmy, że średni, tak? Bo. Dobra, czyli ja zaznaczam maksymalnie duży. Powiedzmy od 5. Nie wiesz co, no rozmiar nie ma znaczenia. Dobra, zostawmy rozmiar nie ma znaczenia, bo nie podała, tego nie zgadujmy. Tak, no można oglądać Facebooka na moim ekranie, no, co kto lubi, tak? Dobra, zostawmy. Ewentualnie może zaznacz duży i średni po prostu, czyli te najmniejsze. Nie, no to rozmiar nie ma znaczenia i dobra, to jedziemy potem się dalej. Zobaczy, co tam wyjdzie. Natomiast jakość ma znaczenie, ja bym tu postawił na AMOLED-a, no bo można zaznaczyć LCD. No nie, nie, jak przegląda, nie. To raczej czyli pewnie przegląda go non-stop, zróbmy... czyli w lato, na słońcu też to... Polędziaka zróbmy mu, bo jak przegląda, to będzie zadowolony. A niech ma, tak, jest. A w tej cenie już możemy wybierać wolę. Mhm. O baterii coś było? Nie. Nie było nic o baterii, więc myślę, no, że... Zaznaczamy dowolną baterię. Tak. Czy musi mieć szybkie ładowanie? Też nic o tym nie też napisało. Nic o kurczę, tym nie dziwna, było. Nie? Ale no dobra, może akurat nie zwróciła na to uwagi dziewczyna. A może ale... po prostu jest to człowiek, który ładuje w nocy, tak, tak jak większość może tak. Ludzi i już. I tu w tak. Zasadzie większość telefonów mu da radę. Mhm. Nagrywa filmiki i tak dalej, więc ja bym tu postawił w tym segmencie na aparat ze średniej półki, średnia bo półka, wybieramy tak. Średniaka. Bo nie jest to jakoś podkreślone mocno, tylko że po prostu tak. Robi, czyli nie jakiś krab, nie. Ale nie z całą pewnością odrzucamy najbardziej dopasione aparaty i odrzucamy opcję, że nie ma to dla niego znaczenia, bo ma jednak pewne znaczenie. Jasne. Musi żeby nie był super 5G. Delikatnym sprzętem, bo może się szybko rozlecieć, ale nie pancerny. 5G odznaczamy, bo nie ma znaczenia, mowy. Nie było. Domyślam się, że chodzi o telefon z Androidem, no bo... No, iPhone'a to chyba niekoniecznie, a te inne no śmieszne OS-y to raczej nie spełnią wymagań. Dalej jedziemy. Temat złącza. Myślę, że jak nie wspomina, to chyba mu wszystko jedno, czy ma USB-C, czy mikro USB. Pewnie będzie USB-C i tak. Bo szczerze mówiąc, to jest wszystko jedno. No, co masz? Jeżeli masz Androida, to masz USB-C. No, no. No, albo mikro, ale mikro to już wyszło. Już praktycznie wyszło z życia. Nie, tak. Ale zdarzają się jeszcze rodzynki. Pamięć. Ale to w budżetołówkach. Tak, ale w średniaka też jeszcze się jakieś leżaki trafią. Dobra. O dual simie mowy nie było, więc ja domyślam się, że tak? Wszystko jedno. Zresztą wiesz co, ja ci powiem tak trochę na marginesie. No, od kiedy jest ta możliwość przenoszenia numeru między operatorami, to zauważyłem, że coraz to mniej. Dual simy straciły na atrakcyjności. O. I kolejne pytanie jest ciekawe. O tym tu nic nie wspomnieli.
Z jakiego okresu telefon nas interesuje? Kiedy powinien być zaprezentowany? No to ja bym się cofnął do tego, co mówiliśmy o budżetówkach, tak, że jednak dobrze jest mieć w miarę świeży. Ja bym zaznaczył z ostatniego roku. No tak, żebyśmy też nie szukamy jakichś hitów, ale tak, żeby też nie był to jakiś żeby nie był to starość sprzed ponad roku, bo to już może odstawać i wyglądem, i możliwościami. No i systemem też przede wszystkim. O procesorze nie było słowa. No, Minecrafta to w zasadzie nawet usakiło, ociągnął to. Teraz będę czytał opcje kolejne. Mini jacka. Nie nic piszą. Nie było. Bluetooth. No ale Bluetooth to ma w zasadzie każdy. O głośnikach stereo też nic nie ma. Nie było. Ja bym może zaznaczył, bo jednak słucha muzyki, a nie zawsze będzie miał głośnik Bluetooth ze sobą. A zaznacz, zobaczymy, tak. To nam trochę zawęzi poszukiwania. Jest na pewno NFC do zaznaczenia, bo tak, pisze bo o tak, tym wyrażeniu, że płaci zbliżeniowo. I wytrzymałość, czyli albo military standard 810. No ale to znaczy, że nie ma być pancerny, tak? Odporność najwyższa. A, że czołgi, że czołgi może przejść. Jeżeli chodzi o wytrzymałość mechaniczną, ewentualnie szczelność. Zaznaczmy może na początek i szczelność. No nie, no bo wyraźnie napisała, że to nie chodzi, żeby był pancerny, tak, a jak zaznaczysz militarny, to... No tak, ale zazwyczaj to... Często idzie w parze. No i cóż, tutaj wybierz telefon.pl pokazało nam kilka różnych propozycji. Znaczy nie pokazało żadnych, w sensie dopasowanych idealnie, natomiast nie, mamy takie... Nie ma idealnych dopasowań, niestety. I ja już widzę, że chyba trzeba będzie zrezygnować z tej nadzwyczajnej wytrzymałości i po prostu polegać na tym, żeby telefon miał budowę stworzywa, która nie pęknie przy pierwszym upadku i chyba... No to tego niestety nie podpowiemy na podstawie cyferek, to trzeba wziąć do łapki i... Nie, no tu wiadomo, które modele są plastiki, które nie, ale widzę, że system tu nam mimo wszystko proponuje pancerniaki, które musimy niestety odrzucić, bo od razu nam podaje minus rodzaj ekranu, minus głośniki stereo na przykład. Ale... Tak, albo mamy pancerniaka, jeżeli spełnia normę wodoodporności i wtedy ten pancerniak przeważnie nie ma AMOLED-a albo czegoś tam nie ma. A jeżeli bierzemy jakiś telefon, który ma AMOLED-a i na przykład głośniki stereo, no to nie jest pancerny, czyli nie spełnia tych norm. No i co? No co nam tam wyszło? A zatem dzięki Wybierz Telefon mamy już wyniki i niestety, tak jak powiedzieliśmy, nie wszystkie telefony spełniają wszystkie wymagania. Trzeba będzie tutaj pójść na kompromisy, ale co ja bym z tego, co proponuje mi wybierztelefon.pl, rozważał? Mamy do wyboru m.in. Motorola Edge 30, która kosztuje o włos poniżej 2000, bo bez złotówki 2000, ale mieścimy się nadal w normie. Mamy m.in. również Samsunga Galaxy A53, dosyć świeżego średniaka od Samsunga. Mamy również Redmi Note 11, Poco X4 Pro. Co ja bym proponował? Aniu, ja bym zastanowił się nad Samsungiem Galaxy A53 oraz nad Motorola Edge 30. Te dwa telefony są najbliższe oczekiwaniom twoim i twojego chłopaka i to są telefony, które ja z pełnym przekonaniem mógłbym polecić i których sam również mógłbym używać. Którego wybrać? Samsung ma atut w kieszeni w postaci aktualizacji i tu jesteśmy pewni tych aktualizacji, bo po pierwsze obiecują długie wsparcie, po drugie robią przekonaliśmy już się, już że faktycznie to robią, zatem można to rozważyć, ale Motorola nie pozostaje jakoś daleko w tyle, a Motka ma jeszcze jedną fajną rzecz, mianowicie prawie że czysty interfejs Android. Tak, no on jest fajny, nie jest zapchany. No. I teraz pytanie, co twój chłopak by wolał, czy woli czysty system, czy nie. Może po prostu go zapytaj, czy lubi nakładkę Samsungową, no bo może już ją zna. I jeszcze jedna sprawa, bo wiesz, no to, że Samsung obiecuje aktualizację, jest ważne, jeżeli planujemy ten telefon używać dłużej. No, natomiast zakładamy, że... No wiesz, tego nie możemy zakładać, bo może to jest typ, który co roku sobie zmienia telefon, bo tak na przykład. Tak, dziewczyna mu kupuje. Komu dziewczyna kupuje na urodziny, tak? A stary daje... Każdemu życzymy takiej dziewczyny. A stary daje bratu, więc w tym momencie powiedzmy z jego punktu widzenia, z brata może nie, ale z jego punktu widzenia to, czy te aktualizacje będą przez 3 lata, czy przez 5, czy przez 2, to nie ma większego znaczenia. Natomiast, no dobra, czyli mamy dwa typy, tak? Tak, i z tych dwóch telefonów ja bym wybierał. Trzeba niestety zrezygnować z militarnej normy wytrzymałości, ale już niekoniecznie z wodoszczelności. No i tu znowu szala przychyla się trochę na korzyść Samsunga, ponieważ on ma klasę wodoszczelności IP67, czyli całkiem dobrze chroniącą na wypadek nawet całkowitego zanurzenia telefonu. Natomiast Motorola musi się zadowolić normą IP52, czyli taką wodoodpornością na wszelki wypadek.
Dobra, Aniu, więc masz teraz już wybór tylko między dwoma smartfonami i proponuję, może zapytaj swojego faceta, który by wolał, bo może jest do którejś z tych marek bardziej przywiązany, bo może być na przykład fanem Motorola, a może być... A właśnie, no to też jest ważne, no siła przyzwyczajenia. Tak. To jest niby wszystko Android, tak? Ale przecież wiemy doskonale, że Android Androidowi nierówny, znaczy Android sam jest taki sam, natomiast to, co tam producent jeszcze pododaje, jest inny interfejs, inne startowe aplikacje, to się trochę inaczej zachowuje. To nie są duże rzeczy, ale to jest jakieś tam przyzwyczajenie. Większość ludzi, zauważyłem, woli przechodzić na telefon inny tej samej marki, bo jakoś prościej im w to wszystko wejść. Nawet kwestia przeniesienia danych bywa prostsza, jeżeli odbywa się to w obrębie tej samej marki. Tak, w Samsungu to działa genialnie, aczkolwiek ostatnio migrowałem nie dalej jak wczoraj z Samsunga na Motorola i też całkiem dobrze poszło, także... Natomiast no, migrując z Samsunga na Motorola, zauważ, że mówisz to jako coś takiego, że o, fajnie, że poszło, natomiast tak, migrując z Samsunga na Samsunga... Tak, robisz to... w tej chwili klon 1:1 za pomocą apki Smart Switch, czyli co, może... Pomożemy Ani, dobra, kup mu tego Samsunga, chyba że ma coś przeciwko Samsungom. Tak, aż. Albo jak ma Motorola na przykład. Jeżeli a jak powie, że nie chce Samsunga, to w odwodzie masz całkiem fajną Motorola, którą też możemy rekomendować. Jasne. O. No. I tu kończymy, a jak macie jakieś takiego rodzaju... I tu kończymy, a jeżeli również chcecie, abyśmy wam w podobny sposób troszeczkę podpowiedzieli, czy doradzili, no to piszcie do nas. Tak, mail będzie w opisie. Mail znajdziecie w opisie filmu. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.